chyba, ja bym się wykątała. Przepiękne. Julia ma tam tutaj. Julia, idziesz? Idę. Jak już wspomniałem, w imię okej, nie idę. Co? A ty chcę tu porobić zdjęcie? To gdzie teraz dojechaliśmy? Jak się to miejsce nazywa? Rezerwat przyrody z takimi kółkami skalnymi do kąpieli z jeziorkami i rzeką. O, tam są. Jakieś ciepło, to się będzie kąpało. Ale kogoś i wydrąży, i skałę drążyli bez żadnych podestów, rusztów, tylko po prostu tam stali i drążyli na linach zawieszeni od góry. Tędy schodzi się do tych jeziorek. Dziś jest zamknięte. A jest taka trasa dookoła przez ten kanion, ona trwa 4 godziny. To jest kilka tras. Ale tam fajnie widać, zobaczcie te jaskinie i tam właśnie te otwory takie, nie? Tak, tam przechodzisz na taką, taki swój. Chyba idą z nami. Nikt nie przestrzega przepisów i prawa. Czuniuszki od jednego tak przygarnęła. O, ciekawe jak będzie wyglądał, jak urośnie. Taka morda nieładna. O, jakie piękne aloesy. Wow, ale u nas takich nigdy nie będzie. Ja cię, cudowne na rany. Tamto miasteczko to są Syrakuzy właśnie. To. Każdy ma jakiś swój styl, a mamy taki, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to staramy się szukać atrakcji, ale nie w kontekście jakichś zabytków, budowli stworzonych ludzką ręką, tylko szukamy właśnie takich pomników przyrody, szukamy takich najciekawszych, najpiękniejszych przyrodniczo miejsc naturalnych, które nas zawsze zachwycają i jakoś tak prowadzą do głębokich myśli. Pięknie to wygląda. Zlewamy nasiona, jemy z naszego ogrodu na płykat, albo na płykat idziemy jedną ścieżką, albo się rozdzielamy i idziemy tą ścieżką i tą ścieżką, a potem wracamy, spotykamy się i idziemy dalej i wracamy. Stop. Warzuki. Papa. I tu. I tu. I tam. Takie typowe to studnie dla Sycylii. Tak, słychać. Słychać dzwonki owiec. Jeszcze weźmiesz nasionka. Bardzo ciekawe. Możemy do tego odnieść. Taka niespodzianka, co Julii na szczycie góry dla ciebie. No to zostało zniszczone w 1693 roku przez trzęsienie ziemi. To jest starożytne miasteczko, funkcjonujące w czasach starożytności i później średniowiecza. Gdzie wy byliście? To już ledwo babcia ledwo widzi. No, opuszczone to są ruiny opuszczonego centrum. Tak, tu fragmenty kolumn. A tutaj jest jakaś połamana kolumna? Czy baret wyjedzie z tym? Konrad!